Siema, jeżeli śledzicie temat Andisembera, to pewnie wiecie, jeżeli nie, no to nadchodzą bardzo fajne zmiany do gierki. Po pierwsze, gra przechodzi z systemu, który był aktualnie, z systemu MMO, twórcy poszli po rozum do głowy i przechodzą na system sezonowy, czyli dokładnie tak jak działa PoE. Będziemy mieli sezon, który będzie działał, tu gdzieś miałem 3-4 miesiące. Po czym postacie lecą na standard, rozpoczyna się nowy sezon i gramy od nowa. Jak dla mnie to jest fajne, bo pograłem w Andisembera ponad 500 godzin. Gra była zrobiona, miała działać jako takie bardziej MMO, bez resetów, bez sezonów i tak dalej. To tak średnio wypaliło. Ja pograłem, zrobiłem dwa buildy. Piercing Arrowa, w którym pograłem 300 godzin i później zrobiłem Whirlwinda z... Kurde, nie pamiętam jak się ten skill już nazywał. No... Nieważne. W którym pograłem 200 godzin. No i mi się znudziło. No i postaci mi się nie chciało robić, bo... Problem był taki, że gra w zamyśle miała działać jako MMO, więc wszystko było bardzo rozwleczone. Bardzo rozwleczone i tworzenie nowej postaci po prostu zajmowało za dużo czasu. Ukończenie buildu, ja grałem tymi moimi postaciami pierwszą 300 godzin, drugą 200, żaden build nie został do końca ukończony. I po prostu mi się znudziło. Także dodatkowo gra ma bardzo fajny system skilli, bo to jest tak naprawdę system wyciągnięty z PoE 2. Bo w PoE 2 będzie coś takiego, że po prostu skille będą miały sokety i linki. Tutaj jest to przeniesione na tą miejscówę, na to pole, ale działa tak samo, że mamy skilla, który ma linki, kolory i do niego doklejamy supporty. Tak więc, no powiedzmy, że jest to trochę pożyczone z PoE 2. Więc system skill jest naprawdę fajny. No i moim zdaniem system sezonowy dużo bardziej pasuje do tej gry, bo będzie można co sezon po prostu podstawać nowe buildy i też gierka będzie przyspieszona teraz, jak wejdą te sezony. No i moim zdaniem będzie to działać dużo lepiej, ale dobra. 27, czyli za dwa dni, kiedy to nagrywam, wchodzi update. Akt 12, Ganida, z update'em wchodzi system sezonów. Oczywiście mamy nowe bossy, nowy weapon, nowa broń. Będą to podwójne kusze. Fajny skill jest do tego, ale to zaraz. I tu jest właśnie to. Wszystko będzie zwiększone. Faster growth speed and increased item drop. Czyli będzie przyspieszony exp. Więcej itemów będzie dropić. Tu jest jakiś jeszcze balance redesign. Nowy content. Constellation of Time i Black Market Content Update. Jeszcze nie wiem co to jest. Automatic Rune Growth. I tu jest właśnie moje pytanie, czy to będzie działało tak jak w PoE, że po prostu bijemy mobki i skille same po prostu levelują. Ja bym to tak rozumiał. Zodiac Partial Reset, czyli to jest rzecz, która naprawdę wiele razy o tym mówiłem, grałem w Andisembera, żeby się przydało. Bo do tej pory jak chciałeś tak by kilka punktów cofnąć, to musiałeś resetować całe drzewko. Teraz prawdopodobnie będzie można tylko kawałek tego drzewka cofnąć. No i oczywiście Season Mode, czyli sezony i standard. Te postacie, które są aktualnie, które mamy, zostają na standardzie. I oczywiście na sezon będzie trzeba zrobić nową postać. I tutaj mamy roadmapę całą. Druga połowa, czyli teraz. Server Integration i start sezonu pierwszego. Crusade of Glory Renewal. Nie wiem, co to jest Crusade of Glory. Ja mam 4. W trzecim kwartale mamy drugi sezon. I dodatkowo dojdą nowe tryby gry, czyli Hardcore, SSF i Origin, nie wiem co to jest. Dojdzie akt 13, nowy Dungeon, Charm Upgrade, Guild Expedition, Guild Raid i oczywiście w czwartym kwartale trzeci sezon i nowe mody, Guild PvP, nowy content, Gear Sockets, Unique Crafting, Summons i zmiana, przerobienie systemu Summonów. No sumony w tej grze są do kitu, bądźmy szczerzy. Także fajnie, ja oczywiście wracam do gierki, więc będą streamy na Twitchu, będą materiały.
a jakieś pewnie poradniczki, nowych systemów i tak dalej. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy napisane, oczywiście całych tych filmików nie będziemy oglądać, bo to za dużo czasu zajmuje, tylko jak zerkniemy sobie. Hardcore Mode, Origin Mode, 3-4 miesiące Liga i co Liga będzie albo nowy akt, albo nowy content sezonowy. Z tym, że wszystko teraz będzie trwało szybciej, więc zrobienie aktów nie będzie trwało na pewno 50 godzin jak do tej pory. Dodatkowo, fajna zmiana tu gdzieś była, ale to zaraz. O, tutaj mam Growth Speed. Jak to było? Widzicie? To było tak, jak sobie graliśmy. Powolutku, powolutku, powolutku. I tutaj zoom. 3 razy szybciej to ma być niby. Ma się nasza postać rozwijać. To moim zdaniem jest mega fajne. Tu jest looting drop chance. Okej. Okay. Tu jeszcze było coś fajnego. Jak? Połączenie wszystkich wersji Auction House'u. O, tutaj. Wszyscy będą handlować ze sobą na jednym Auction House'ie. I nie wiem, czy to też tak nie będzie z rajdami i na przykład areną, że wejdziemy w matchmaking i będzie nam dobierać ludzi z Ameryki, Azji, Korei i Europy, wszystkich naraz. Tutaj jeszcze będziemy mieli gdzieś ten auction house cały. Service integration. O, właśnie auction house. Tutaj mamy. Wszystko będzie połączone i będziemy tradeować z Koreą, Azją, North Ameryką, no i z Europą oczywiście. Grając na Europie. O, tu jest to fajnie pokazane. Cofnij lekko. Tu, o. Wszyscy będą wystawiać itemy na jednym auction house'ie. Mega fajna zmiana, jak dla mnie. Dodatkowo, 12 akcik, tu mamy pokazane, ja oczywiście nie będę tego całego oglądał, tu mamy pokazanego prawdopodobnie nowego bossa. Kawałeczek tutaj, o. Dodatkowo tutaj gdzieś był też nowy skill. To są właśnie te dwie kusze, które wchodzą. Tu był fajny skillek gdzieś. Taki Demon Hunterowy z Diablo 3. Zaraz będzie? Jeszcze nie? Teraz. Ja tym skillem będę grał. Prawdopodobnie. Jeżeli uda mi się go dostać. Bo nie wiem, jak to teraz będzie działać z tymi skillami. Bo poprzednio połowa skilli była z alchemii. Niektóre dało się kupić, niektóre tylko wydropić i nie wiadomo, jak to będzie. Ale docelowo chcę grać tym skillem. I tutaj na razie mamy tyle. Tutaj Ganida Act 12 update. I dodatkowo mamy pierwszy sezon. I tutaj też mamy pokazane nowe skille. O, proszę bardzo. Taki skillek. Taki skillek. To ten jest zajebisty. To jest już taki typowo spore skill. Gdzie będzie można zapierdalać przez mapę. No. Skill effect, czyli po prostu tak w PoE MTX-y, nie? Tutaj jeden skill będzie wyglądał totalnie jak PoE. Nie to? I ten skill tutaj. Nie ten. O, ten skill tutaj. W tym momencie? Nie wiem, czy to macie takie wrażenie, ale jak ja patrzę na to, to widzę PoE. Naprawdę. Nie wiem. To znaczy, to dobrze, nie? Ale no. Dodatkowo, nie wiadomo, co jest z item shopem. Bo aktualnie wyrzucili wszystko z item shopa, nie ma nawet battle passa. I jest szansa, że oni to potraktują jako nowe otwarcie. Czyli wywalą całe pay to win, już wywalili całe pay to win z shopa. I teraz tylko, żeby tego nie dodali na premierę aktu tego sezonu pierwszego. Jak tego nie dodadzą, to moim zdaniem to będzie nowe otwarcie dla gry. Bo aktualnie w shopie jest tylko pet,
stasze, będą te skill efekty, wiadomo, skinki. I to w sumie tyle, co zostało w item shopie. Także liczę na to, że oni to potraktują jako nowe otwarcie i zrezygnują z tego pay to win. Po prostu zostaną przy NTX-ach, staszach i tak dalej, tak jak POE. No, także tyle. Widzimy się na Twitchu 27 przy premierze pierwszego sezonu. Do zobaczenia.